Witam wszystkich stalkerów z powrotem w Zewie Prypieci. Śmierci ma wopryki. Lecimy na Tartak, żeby... No właśnie, nie wiem nawet, żeby co. Żeby... zniszczyć... coś zrobić z grupą grzech. Nie wiem, czy ich zniszczyć, czy z nim pogadać. W każdym razie... ponoć tam się ukrywają. Zobaczymy już, jak się zbliżymy do Tartaku. Kogo nie widzę? No i tu anomalii od groma przecież. Dobra, dobra. Coś tam... O, i na czerwono. W piąteczka i zobaczymy. Może nie zaczną strzelać, może da się z nim pogadać. Przecież wątpię, wątpię. Tu koleś sobie stoi. W egzoszkielecie. Nie, zaczną strzelać. Zaczną strzelać, okej. Okay. Zaczęli strzelać. Kurde, granat. Pięknie, headshotik. Cholera. F2. Okej. Okay. To był błąd, że podszedłem tam do Holendry. Tu stoi koleś, którego mogę... Wow. Pudło? Takie fatalne pudło? Dobra. Ten tam już. Gotowy. No, pukawka. Holender. Miałem jakąś drugą pukaweczkę. F1. FAMAS F1, coś takiego. Okej. Jest headshot. No i co teraz? Mam dobrą pozycję. Ja się z nim nie chcę jakoś oddalać od tej pozycji, bo zawsze mogę się cofnąć parę kroczków do tyłu, użyć med pakietu i bandaży i kontynuować mój bój, ale widzę, że Holender... Oni... takie... O, o, o! Aj! Dobra. Żebyś tego trafił w ten łepetynek. Jest łepetynek. Przeładuj szybciutko i... Ten stał, do cholery. Twardziel. Jest headshot. Przeładowanie. I co się tu będzie działo? Mam znakomitą pozycję. Ha, o tu. Czyżby headshot? Niekoniecznie. Tam jeszcze błąka się jeden. Jest, padł. Następny. O, ci se spokojnie łażą, dobra. Sztuczna inteligencja, rule. Dobra, następny. To będzie łatwe zadanie. W porównaniu z poprzednim, cholera, gdzie nie miałem się za bardzo jak schować. To zadanie jest dosyć... Coś mi się tu jeszcze coś... O kurde. Auć. Dobra. F1, F2. Schowaj się. Zacznij cośkolwiek widzieć. Gdzie on jest? Sztuczna inteligencja. Już se spokojnie idzie. O, Holender. Dobra. Koniec ammo. Sztuczna inteligencja jest cudowna po prostu. Koleś ze spacerkiem odchodzi. I do ogniska. Tak, tam koledzy. Poddał się. Jest. Headshot. Jest następny headshot. O, o, Holender. Ah, fucking hell. Dobra, jednoznacznie... Powinienem się schować za traktor.
Dobra, ten padł definitywnie. Schować się za traktor, bo cholera, dać im szansę, to oznacza, że. Że ja będę miał przerąbane. A nie dać im szans, to znaczy, że to będzie dosyć po prostu wytrzebienie kaczek. Dobra, niesamowita luneta, ale mimo wszystko celność daje dużo do życzenia. O, dostał headshota i co? I nic. O. Spoko, spoko. Spoko, spoko. Jest, tu się skrada. Jest znowu. Ajaj. Co, oni mnie nie widzą? Macie doskonałą widoczność, koledzy. Padł. Oj, ten twardy jest skubaniec. Holender jasny, klik. Czarodziejski klik uratował ci życie, kolego. Jest hedzik. Wszedł hedzik. Kurczę, kusi mnie, żeby podbiec tam do traktora. Ale to oznacza, że ja się znajdę pod obstrzałem. Póki co oni mnie tak jakby nie widzą. Dobra. Tam też coś się strzela. Cholera, tu chyba ich będzie dużo. Dobra. Paru ich padło, więc pora na F5. Właśnie, ale traktor znowu radiacja. I tak źle, i tak niedobrze. Ty zdziro. Czyli to jeszcze nie byli wszyscy. Jednoznacznie byli wszyscy. Ciekawe, czy mi amunicji starczy? To jest dobre pytanie. Jak zaczną mieć problemy z amunicją, to będą dopiero jaja. Dobra. Nie, przez ścianę nie, nie. Granatę sobie rzucasz? Rzucił granata. Mi się na szczęście niewiele stało, ale na wszelki wypadek bincik. Cholera, mogłem na Skadowsk pójść i zrobić porządek z niedoborem apteczek i bandaży. Ale dobra. Ło, ło, ło. Widziałem go. Jeszcze psy, słyszę. Dobra, olać psy. Z tej strony idzie dwóch. Ale to nasi. A, no, nie, 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 nie strzelaj. To są dobrzy. To co, zbieractwo. Jednoznacznie zbieractwo. Tam gdzieś teraz mam się udać. To już wszystko, okej. Zostaje tylko i wyłącznie słodko pozbierać z nich lucik. Tutaj gość na górze jest.
Dobra, w piątka, bo psy się tak jakby zbliżają. Już nie, niekoniecznie. Już więcej nikogo nie ma z grupy. Nie ma nikogo więcej z grupy, no to. Tak, to oddawajcie sprzęcik. Miło, to było stosunkowo łatwe. Jednoznacznie stosunkowo łatwe. Tu jeszcze dwóch leży. O, Heklery Koch. Też takiego nie mam. To jest to. Nie, Famas. Gdzie by ten Heklery Koch? Nie mam takiego. Oczywiście biorę wszystko i jeszcze tutaj jest trup. Nie wiem jak on padł, ale padł. I to się liczy. No to co? To, czyli to wszyscy. To wszyscy w piątka. I teraz. Teraz mam wrócić. Łożesz w mordę aż tutaj do Achillesa. Czyli najpierw Skaldowsk. Najpierw Skaldowsk jednoznacznie, bo dwa bandaże i cztery apteczki. To nie jest miłe. To zdecydowanie nie jest miłe. To gdzie ten Skadowsk był? Tutaj. Czyli generalnie kierunek właściwy. O! Skończyłem niedawno książkę z serii, z uniwersum stalkerowskiego. Ślepa plama. Bardzo, bardzo ciekawa książeczka. Naprawdę fajnie, fajnie zachowany klimat zony. Klimat stalkerów wolnych, ludzi, którzy próbują przeżyć, no, dzięki zonie, przeżyć, zarobić, ich relacje, jak to wygląda w grupach, jak to wygląda relacje z pracodawcami, zadania, które mają do wypełnienia, sposób, w jaki wypełniają te zadania. Ale jeden minus, fatalne przełożenie. Fatalne, fatalne. Padło? Nie padło. Co to w ogóle jest? Mam nadzieję, że to nie jest pseudogigant. Padło. Fatalne przełożenie. Jest tam jeden z bohaterów. Kostik. A się zawiesiło. Fatalnie. Kostik. Jest on Rosjaninem generalnie. Wojskowym. Coś tu leży. O, pycha. Były wojskowy. O, i Kostik ma taką, powiedzmy, swoją zasadę, że na terytorium jakiegoś kraju, do cholery jasnej, mówi w języku tego kraju, a że zona jest na Ukrainie, więc Kostik mówi, stara się mówić po ukraińsku. Jest tak fatalny przekład, że nawet ja, znając język ukraiński, kurczę, czasem czytałem i nie wiedziałem, o czym ten tłumacz tutaj pisze, więc książka jest. Bardzo fajne są dialogi, ale no książka jest nieczytelna właśnie pod tym względem z pieprzonego tłumaczenia dialogów ukraińskiego. Próbowali oddać brzmienie języka ukraińskiego, ale to się no po prostu z celem mijało, bo. Dlaczego? Bo czytasz i nie wiesz o co chodzi, kurczę. Wyekwipowany już należycie, jak widzicie, 8 normalnych bandaży, 7 normalnych pakietów medycznych, 3 takie medyczne pakiety i 3 takie bandaże. Boże, medyczne pakiety, co to w ogóle za sformułowanie? Uciekło mi słowo i zacząłem używać, nie wiem, spolszczony język rosyjski. Apteczki, o, apteczki. Lecimy w tym kierunku, w piąteczkę oczywiście. Zobaczymy, co to na nas będzie tam czekało u Achillesa. Pogaduszki na pewno. Była strzelanina, będą i pogaduchy. Ten mod opływa w znakomitą fabułę. Znakomitą fabułę, niestety niedostępną ludziom, nie rosyjskojęzycznym. Czyli nie umiejącym czytać i pisać i mówić po rosyjsku, więc właśnie dlatego ten mod nagrywam. Dostałem informację, że za dużo tu dialogów, no ale no cóż zrobić? Fabuła, fabuła. O to chodzi w fabule. Tak jakbyśmy mieli pretensje do dobrej książki. Wiem, że to nie jest książka, ale kurde, naprawdę dobra opowieść w tym modzie jest zawarta z zony. Więc nie możemy mieć pretensji do dobrych opowieści, że są dobrymi opowieściami. Jakoś
się cieszyć, że ktoś tak coś wymyślił miło i spędza się przy tym trochę czasu. O, dobra, dosyć narzekania na ewentualne komentarze, które... O Boże, nie atakujcie, nie atakujcie. Nie zaatakowały. Tu snorki znowu mogą być. Ale nie, czyściutko. Lecimy do Hillesa. Co tam się dzieje? Ho! One nie są prawdziwe. Zjawiły się tak nagle na horyzoncie. Chyba, że to mój Field View. FOV, czy jak się to tam wypowiada, skrót, zadziałał w tym momencie, ale wątpię. A, i wracając do książki, naprawdę warta polecenia książka, no, tylko ten ukraiński, spolszczony ukraiński, po prostu tragedia, no, tragedia, nie wiedziałem totalnie, o co chodzi, no, ale nic, dało się radę przetrwać, bardzo przyjemnie się czytało. Bohaterowie niesamowicie barwni, fabuła niesamowicie wciągająca i boję się, że tutaj może być coś nie tego. No zakręcone, ja lubię, uwielbiam zakręcone fabuły. Cześć Achilles, gadamy. Okej, rozmowa była bardzo, bardzo wyjaśniająca. Dużo rzeczy. Po pierwsze... Przecież powiedzieliśmy Hillesowi o załatwieniu grupy grzeszników, o tym, że Kret, zdrajca, też prawdopodobnie nie żyje. No, zresztą widzieliśmy jego śmierć, więc na pewno nie żyje. Ale myślimy, że to nie była jedyna siła działająca tutaj w zonie. Dlaczego? Dlatego, że no tak, Faraon pomagał grupie, była bardzo zorganizowana dzięki temu, ale kurczę, coś tutaj jeszcze nie do końca się nam składa, skąd te siły działające, gdzie ja w ogóle biegnę? Biegnę na Skadowsk, zaraz się dowiecie dlaczego, pewien bardzo ważny krok zostanie uczyniony w tym modzie, w tym gameplayu, ale to chwila, moment, dokończę tylko... Raz zaczęte słowo i tak, i Achilles bardzo się zdziwił, że pod nosem nam działała taka grupa, mówi, że pora właśnie udać się na Janów, teraz Locman będzie nas już mógł przeprowadzić, i lecimy na Janów, mamy się tam pojawić, pogadać z ludźmi i prawdopodobnie... Aha, i to jeszcze jest niewyjaśniona sprawa. Zjawia się jeszcze druga sprawa. Nasze zadanie, z którym tutaj żeśmy się zjawili w sumie w zonie, mamy dokopać się do prawdy, kto zniszczył naszą operację, kto zniszczył te śmigłowce, grupę, całe oddziały, że tylko my przeżyliśmy. I prawdopodobnie grzesznicy są odpowiedzialni, bo najemnicy raczej nie, innym raczej nie było w tym interesu, więc kopiemy, czy to byli grzesznicy. Ale tutaj wtrąciliśmy w rozmowę takie pytanko, czy to na pewno grzesznicy są na samym szczycie tego, czego szukamy, bo działali całkiem jak monolit, zorganizowani, fanatyczni, tak jakby komuś byli bardzo, bardzo, bardzo podporządkowani i całkiem jak monolitowcy monolitowi i też nas to zastanawia, no ale mamy się udać póki co na Janów. Do cholery, się zastanawiam, co ze sobą tam wziąć, bo mam takie orzeczy i prawdopodobnie coś by się na tym Janowie jeszcze przydało. I co tam jeszcze było powiedziane? Aha, Achilles jeszcze powiedział, że ma dla nas pewne informacje, ale to nie w tym momencie, one będą ważne dla nas później, na razie mamy się udać na Janów i właśnie dowiedzieć się, czy grzesznicy byli odpowiedzialni za zerwanie naszej operacji, zniszczenie oddziałów
Mamy się dokopać, kto nimi dowodzi. Ponieważ tą grupę, którą zatwiliśmy tutaj, a także i faraon, byli tylko pionkami, czyli mamy szukać tych wyżej postawionych postaci, ale poza tym mamy też zacząć wypełniać zadania, z jakim jesteśmy wysłani tutaj przez SBU, czyli w dyrektywy operacji Fakel mają zostać, pochodnia mają zostać przez nas rozpoczęte. Może coś się uda jednoosobowej grupie, jak postanowimy, zrobić. A ja póki co sprawdzę, co mi się przyda, pokażę wam, co sobie wezmę na Janów i będziemy śmigać tam.